Proszę mi powiedzieć, jeżeli bank decyduje o tym, żeby przyznać rację klientowi, sąd. Który pozywa sąd. Sąd. Banki niekoniecznie tam współpracują. Chociaż patrząc na propozycję ugód, no to widać, że... Idzie to w lepszym kierunku? Idzie to w lepszym kierunku. Na pewno w 2018 roku to w ogóle nie było mowy o jakichkolwiek porozumieniach. To wówczas klienci chcieli zawrzeć ugody z bankiem. Dzisiaj mam wrażenie, że jedyną instytucją, która tak naprawdę, której zależy na zawarciu ugody, jest przede wszystkim bank. Natomiast tutaj musimy, patrząc z perspektywy klienta, odwrócić nieco rolę dłużnik i wierzyciel, bo jeśli chodzi o propozycje ugodowe, one nie są tak dobre jak wyrok, który stwierdza nieważność umowy kredytowej i bankowi zależy na tym, żeby taką ugodę zawrzeć, bo to są koszty, które normalnie w takim trybie postępowania by poniósł. Więc klient musi popatrzeć na tą propozycję ugody versus proces sądowy, tak jakby to on pożyczał komuś pieniądze, ma 98% szans na to, żeby te pieniądze odzyskać i to z odsetkami za czas postępowania, musi tylko na to poczekać 2-3 lata, więc to jest decyzja należąca do klienta, czy chce mieć dzisiaj załatwioną sprawę połowicznie, nie z wszystkimi korzyściami, kilka razy gorszą niż pójście do sądu, tylko tutaj trzeba po prostu nieco cierpliwości. Oczywiście pojawiają się też pewne informacje dotyczące tego, że część klientów decyduje się na ugody, natomiast z naszej perspektywy raczej otrzymanie takiej propozycji ze strony banku to jest sygnał dla klienta do tego, że skoro już bank chce się dogadywać, to przyznaje do tego, że te umowy są po prostu wadliwe, więc chcemy powalczyć o pełną pulę w sądzie.